wczoraj rozpoczęliśmy serię testów, badań. Wczoraj zawodnicy przeszli test sprawności funkcjonalnej, badania składu ciała i krwi. Dziś przeszli testy szybkościowe, mocy i wytrzymałościowe. Jutro, tak można powiedzieć, zakończymy ten etap testów testem siły maksymalnej i drugie zajęcia będą już na boisku. W sobotę zagramy pierwszą grę wewnętrzną. No na pewno jesteśmy zadowoleni z tej listy, bo wiadomo, tutaj duży udział w tym trenera Donatasa, że ma dobre kontakty na Litwie i naprawdę te, czy mistrz Litwy, czy na przykład Żalgiris Wilno, to są bardzo dobrzy sparing partnerzy i cieszymy się, że możemy z takimi drużynami zagrać w dobrych warunkach, bo w hali w Mariampolu, więc tutaj korzystamy z bliskości granicy i tu na pewno na plus, bo jeżeli chodzi tutaj o polską stronę, no to wiadomo, Jagiellonia wyjeżdża od razu do Turcji. Czy tam najbliżsi, lepsi partnerzy, no to trochę dalej by byli, więc tutaj z tego jesteśmy zadowoleni. Jedno tutaj mamy takie dochodzeniowe, gdzie zawodnicy wykonają już taką mocniejszą pracę fizyczną i później wyjeżdżamy 7 lutego na obóz do Mariampola na Litwę. No już są takie dwie nowe twarze, które są pewne, że wystąpią w Igrach Suwałki, to chyba większość kibiców wie, ale no tutaj podkreślę, że cieszę się, że i Sebastian Berger, i Adaś Chrzanowski do nas trafili. Są to młodzi, utalentowani zawodnicy i myślę, że będą naszym wzmocnieniem. No i oczywiście testujemy bramkarza i czterech zawodników z pola. W tym dwóch zawodników jest z Polski, dwóch z zagranicy. Przyglądamy im się na razie, przeszli takie testy motoryczne, sprawnościowe bez piłki i od jutra będziemy się przyglądać, jeżeli chodzi o walory piłkarskie, które są oczywiście dla nas najważniejsze.